pamiętam, to właśnie pod tym dachem został cały kamper uszczelniony. Zajęło mi to jakieś z przerwami, nie? 8 dni. Jeśli bym się spiął i po prostu robił dzień w dzień, tak około po 8-10 gdzieś godzin, to zrobiłbym to w 4 może około. Najdłużej zajęło skrobanie to tego starego silikonu około całego dachu. Wszystko co się dało uszczelniłem. Zużyłem na to 3 tubki Sika Flex 221. I jeśli chcecie zobaczyć jak mi szło, to oglądajcie ten odcinek, bo to będzie właśnie to jak to robiłem. Spędziliśmy tu grubo ponad miesiąc. Przez pierwsze tygodnie dwa, może trzy, raczej tak stacjonarnie, bo była słaba pogoda, a potem odjeżdżaliśmy gdzieś do Kalamaty, czy na jakieś tam wodospady, czy coś, i przyjeżdżaliśmy tu znowu na kilka dni. I z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić Katarzynę, Kostę i Anastazję, którzy udostępnili nam tutaj miejscówkę pod dachem i dzięki nim mamy sucho w kamperze w końcu, więc dziękujemy. To w sumie jest dzięki wam, bo nam i pomagaliście wszystko, i karmiliście, i gościliście u siebie w domu, udostępniliście internet, także dziękujemy. Nas tu pewnie już nie będzie, jak to będziemy wrzucać, także jeszcze raz dzięki wielkie i na pewno się jeszcze spotkamy. A teraz już zapraszam do roboty, nie? Elo. A więc tak, zaczynamy. Przygotowałem sobie nóż taki zwykły, tapeciaka i taką żyletkę do okien, takie, nie? I to najgrubsze będę tym, potem jakimś papierem ściernym czy coś i na koniec benzyną ekstrakcyjną. O, a zobaczcie jak tu mokro było. Tu normalnie między tym dachem a tym to jakby jest taki dokładany, żeby ta aluminiowa poręcz była. I na razie tak zdzieram to z grubsza, żeby to schło już, nie? No i wszędzie jadę, tutaj też to całe zrobię, to w ogóle było zrobione przeze mnie, silikon, o, on jest normalnie już, o. To jest zwykły silikon do łazienki, czy tam do blachy był, ale on normalnie już jest miękki i się lepi, więc to jest gówno. Tutaj też zdziem. Jadę całe wokoło, a tu Żbik was pozdrawia. Żbiciek, tak? No i to trzeba wszystko, absolutnie wszystko, a nie jak ja tu wcześniej, że jakimś silikonem do łazienki, no ale jak człowiek się nie zna, no to próbuje. No i próbowałem i w końcu mam już 4 Sika Flexe. To są takie kleje, masa uszczelniająca Sika Flex, specjalna do tego 221. To za chwilę pokażę, bo w kamperze mam, nie? Chcemy zobaczyć, jak Artur dalej majstruje przy usuwaniu silikonu starego. O, jak wędzonka. Ej, witam, już ogolony. Tutaj wyjąłem takie, bo jednak wczoraj ściągnąłem tak z grubsza ten stary, ale dalej tu było mokre. I wiadomo dlaczego, właśnie przed chwilą wyjąłem taki płat, cały mokry jest, i powoli to wyciągałem, bo nie chciał się wyjąć i tutaj były takie jakby włoski, czy nie wiem, to jest pianka, która nasiąka wodą i ciężko jest to osuszyć, i ona jest tam między tym dachem a tym, jakby nie jest tam w środku, a ja po prostu wpuszczę zamiast tej pianki tam Sika Flex i powinno być git, nie? Tu już jest sucho, ale to co mokre chcę wszystko wyjąć i wpuszczę tam tą Sikę. Przerwa na obiadek ze względu na grad i ulewne deszcze. Co o tym sądzisz? A, w telefonie siedzi to. Jak zawsze, nie? Żbik. Jak zawsze pada. Ciągle pada. No daje gradem, ale jedziemy. Mamy odpalone światło, więc możemy robić dalej. No pewnie się dryje, ale git. Zastanawiam się,
jak dotrzeć, jak to otworzyć, jak sobie z tym poradzić, bo pod spodem jest też silikon. Tutaj są śruby, jest ich około 15 i wykręcić te śruby po prostu wokoło i wyjąć, ale jeśli ten silikon jest tutaj, to on na pewno mocno trzyma, bo ciężko mi się to zdzieje, więc boję się, że plastik mi po prostu pęknie, więc się zastanawiam, czy po prostu nie wyczyścić całego i oblać wokoło to z tym silikonem, tym Silka Flex, i może tak, no nie wiem, no. Witamy w kolejnym dniu was serdecznie. To już jest... Już jesteśmy tutaj grubo ponad tydzień. I ostatnio też żeśmy rozrzucali gnój czy nawóz. Taki nawóz, gnój zmieszany z ziemią. Wygląda to jak czarny piasek taki, o. Przejechałem trochę do blachy i nożem i papierem ściernym i kupiłem takie coś. O, taki przeciw rdzy, nie? Żeby tam tym psiknąć. I kupiłem jeszcze taki papier wodny. To jest P400. Mam nadzieję, że ten filmik wam pomoże, że wy będziecie to wiedzieć, że na przykład przed wyjazdem trzeba sprawdzić ten dach, czy on jest szczelny, no. I jak będziecie na dachu, to trzeba sprawdzić, czy ten silikon jest stary, czy nie jest gdzieś popękany. I czy ogólnie trzyma, nie? Ale jeśli odzywają się instynkty schroniskowe i karmi mi kotki jakąś rybą z sardynki, które kupiliśmy, ale nam nie smakują. O, tu już kolejny się czai. Zawodnik. A przed chwilą tam na murku się wylegiwało ich z 5. No tutaj się czają za chwilę. Podleci tam i będzie... Jak tylko Larysa odejdzie, to podleci. Dawaj, dawaj! Dawaj, dawaj! Powinny zaraz przyjść, bo one się trochę boją. O, jeden tu był, drugi zwiał, tu jest ich chyba z 5, ale na pewno są dokarmione, bo dobrze wyglądają. Pewnie mocno miałki odnoszą. Jak będą, to się nagra. A my tutaj o, wylegujemy się w kamperze. W sumie to na kamperze jest elegancko, tak to można robić, nie? I powoli zbliżamy się do końca. Tak wygląda komin. Niestety jest urwany, bo kiedyś nam w sumie na początku, jak go kupiliśmy, gdzieś zahaczyliśmy o drzewo czy tam gałąź i go urwało. Ale spoko, jakoś się to zrobi. Tu jest taka szczelina i w ogóle komin się nazywa Truma. Zobaczę na stronie internetowej Trumy, czy mają takie do kupienia i jak wrócę do Polski, to bym go wymienił, no bo jednak, no, ten. A jeśli wy macie jakiś ten, to dajcie znać w komentarzu czy gdzieś, to bym takie coś chętnie przygarnął, jeśli ktoś ma używane, a ma i ma na sprzedaż, nie? To bym chętnie przygarnął. Pracował, pracował i się napracował. I tak się odpoczywa w Grecji po obiedzie. Nie? Pozdrawiam. A dach czeka. Leży na gnoju chyba ze dwie tony. Ale nie śmierdzi, bo jest folią. Trzeba się wziąć do pracy tu. Ale tak siedzieć nie chcę. Słoneczko świeci, miękko je. I się nie chce. Opalać się może. Pozdrawiamy i subskrybujcie kanał. Postanowiłem, że nie odkręcam szybera. Chciałem odkręcać, ale te śruby, one już są tak zardzewniałe w ogóle, że ciężko byłoby je odkręcić, bo tutaj już tego gwintu, no, już go nie ma. Bo tu była ta woda stała, czyli stąd wiem, że woda stała tutaj. Jakiś rumianek czy... A, Melisa mi tu krzyczy. No, no więc zdrówko pijemy.
Dobra, no. Tak. Na ostatni raz jadę papierem ściernym wodnym. Normalnie go zamaczamy we wodzie. Ja sobie cenę na takie mniejsze kawałki i normalnie go zamaczamy we wodzie bez tamtego, nie? Ja to sobie otrzepuję, żeby nie został cały we wodzie. I widać, jak ładnie jest. O! To, co jest takie ten nie w kolorze, to jest blacha. Po prostu już się dojechałem do blachy, ale tak to już wszystko jest przygotowane. Tutaj też już, tu już jest gładziutkie, elegancko. Jest godzina około 19, ale dzisiaj chcę to skończyć, a jutro już silikon, bo nie chcę go kłaść, bo w nocy ma być około 5, a ten silikon się kładzie w temperaturze plus 5 stopni, czyli musi być powyżej 5, nie? A w nocy ma być około gdzieś 5, więc chcę, żeby te pierwsze fazy schnięcia były powyżej 5 dużo niż na tej granicy, nie? Więc spokojnie, mamy czas, ale zresztą nie będę tego robił przecież po nocy, nie? Jest już trochę chłodniej, więc się ubrałem. No, no i powoli tak sobie ruszam. A, i bardzo polecam ten wodny papier ścierny, bo elegancko schodzą nawet te większe grudki, więc jest i jest wszystko gładziutkie, tylko jeszcze jutro odtłuścić benzyną ekstrakcyjną i możemy jechać silikonem. Pozdrawiam i do jutra, bo chyba dzisiaj już nagrywał nie będę. Tak wygląda moje miejsce pracy pod dachem, więc git. No, ja sobie stoję na drabinie, bo mi wygodniej niż klęczyć na kolanach i tamtego. Ostatnim sztychem jest benzyna ekstrakcyjna. Może być ten, nie silikon, spirytus salicynowy czy coś, co nie ma tłuszczu. Na szmatkę nabieramy i jedziemy normalnie powierzchnię, pyk. Wszędzie, gdzie będzie silikonowane, to szybko wysycha. Szmatka już jest, o, taka brudna. Cały dach mi tyle styknął i przejadę dla pewności jeszcze raz, więc jedna buteleczka, ona ma pół litra, chyba tak, pół litra, 450, więc jedna buteleczka na calutki dach starczyło i to jeszcze zostanie, ale się przyda, zawsze coś, nie? I za chwilę nakładamy silikon, do tego założę na czoło, żeby coś tam było widać, jak to nakładam, ale będę się skupiał na nakładaniu, nie na kamerowaniu, żeby to wszystko było elegancko położone. Więc nie wiem, jak wyjdzie ten filmik, ten klip, nie? Więc lecimy dalej. Pozdrawiam. A, i założyłem sobie takie rękawiczki lateksowe, ale chyba to nie jest potrzebne, nie wiem. I tak mi się w sumie porwały, o, widać, nie? Więc nie wiem, czy to jest potrzebne do takiej benzyny ekstrakcyjnej? Chyba nie, ale Larysa chciała, żeby dbać o dłonie, więc dobra, mówię, założę dla świętego spokoju, żeby mi dupy nie tyło, nie? O, już słyszała, o kurde, już będę miał lipę. Tak się nazywa masa uszczelniająco-klejąca Sika Flex 221. Temperatura kładzenia jest od plus 5 stopni do plus 25. Z tego rysunku wynika, żeby kłaść go na sucho i nie na słońcu, czyli najlepiej gdzieś stanąć w cieniu, albo jeśli nie ma słońca, no to spoko, to można stać. Tutaj wziąłem sobie nożyk i najpierw zrobię małą dziurkę, żeby mało wylatywało. Wystarczy naciąć tutaj tak delikatnie i już jest taka ten, to jest spokojnie tu przechodzi, więc nakręcamy tą tubkę, nie? I Larysa już krzyczy, że jedziemy, a tutaj już Biczek was pozdrawia. Biczek? Trochę chłodno się zrobiło. Trzeba tak trzeba, o, tutaj trzeba wcisnąć i wtedy on się wyciąga, nie? Jak się nie wciśnie, to on nie chce się wyciągnąć, nie?
taka szybka nauka. Wcisnąć trzeba i on... mój już trochę jest zategowany, nie? Tu jest taki pchacz, tu się wkłada, to pyk, zamyka się, nie? I jak będziemy przyciskać, już czuję opór, to będzie wylatywało, nie? Tak działa ten pistolet, taka jest jego konstrukcja. No i naciskamy, za chwilę będzie leciała tutaj czarna masa, o, już widać, nie? Więc ja wchodzę na dach. Najpierw otworzę. Najpierw otworzę, żeby wpuścić tam silikon, a potem to młotkiem przybiję. I tak zacząłem, jest czarny silikon, jest czarna uszczelka, tam będzie czarne, ale to nie przeszkadza, tutaj też będzie czarne, ale to tam, spoko, lepiej jakby było w kolorze, ale ma działać, a estetyka jest u mnie na drugim planie. Tak, kamerę chowam, bo nie chcę upapiać jej, więc wolę ją schować, więc chowam. I pokażę i opowiem wszystko, jak skończę, nie? Pewnie będzie już ciemno. Tak myślę. Pozdrawiam. A zaczynam silikonować, a jest godzina, która? 15:45. Jest 15:45, więc zobaczymy, ile zajmie mi całe silikonowanie na raz, bo chcę to na raz. Tutaj, otwórz. 15:45. Pozdrawiam. Artur dalej nakłada klej. Jest przy tym bardzo skupiony, jak widać. Podoba nam się ten czarny kolor. Paluszkiem. Powolutku jedziemy, żeby jakby obie płaszczyzny były zasilikonowane. Witam w kolejnym dniu. Już kolejnym. Już sprawdziliśmy, że nie cieknie, co nas bardzo cieszy. Tak wygląda silikonowanie. Tutaj z drugiej strony. Tam wejdę dalej. O, tutaj pyk. O, już jest jakiś tydzień po. Albo i może więcej. Zajęło to jakieś 6 godzin. Do 21 około. Robiłem, no i o. Pyk, tutaj komin, nic nie cieknie. Z żadnej strony nie cieknie, więc nas bardzo to cieszy. Jeszcze tylko zapomniałem tutaj tych dziur, o, tych zakleić, ale to wpuszczę tutaj silikon i przykręcę te wkręty, póki jeszcze będzie silikon miękki, nie? Żeby on tam się roztegował, jak ma się ten. Wszystkie dziury te zasilikonowałem, te, gdzie były te wkręty jakieś, nie? Takie coś, wszędzie gdzie były. No i git, tak to no wygląda. Nic nie cieknie, także jestem bardzo zadowolony, bo udało się to, co chciałem zrobić, także mam nadzieję, że ten film wam pomoże, może jak silikonować, czy może, no nie wiem. Ja to robiłem pierwszy raz, amatorsko, na wyjeździe w podróży, a mówią, że tylko Niemcy naprawiają swoje kampery w podróży, a jednak nie widać. No i za chwilę też biorę się za kratkę wentylacyjną, jak zrobić za kilka złotych samemu kratkę wentylacyjną w każdych
rozmiarach można sobie zrobić, to jeśli chcecie, to jak będzie ten film, to też go tu podlinkuję, nie? Albo będzie na końcu filmiku, także zapraszam i subskrybujcie kanał po więcej filmików. Elo, mam nadzieję, że nie więcej z napraw, tylko po prostu już ze zwiedzania, bo wolałbym te naprawy jednak ominąć, żeby nic się nie działo, ale jeśli coś się dzieje, to wszystko robię sam i także tak. Zapraszam.